Cześć kochani! Zgodnie z obietnicą, jaką napisałam na blogu, robię drugą recenzję korektora z Bourjois. Po pierwszą musiałam tamtą wersję wykasować, bo kręciłam ją na uczelni, nie w domu. A poza tym tamten filmik był kiepskiej jakości, a do tego nie powiedziałam o kilku istotnych rzeczach, które teraz nadrobię. Zmieniłam miejsce, w którym siedzę, dlatego że przy oknie teraz wpadają do mnie do pokoju promienie słońca i po prostu zamiast mnie moglibyście widzieć moje żaluzje na twarzy. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że będę zerkać na kolana, bo tam mam zeszyt, w którym mam napisane, co mam Wam powiedzieć, bo tak jak mówiłam w tym poprzednim filmiku, o pewnych rzeczach zapomniałam. I jeszcze jedna ważna informacja. Ten filmik będzie się różnił od poprzedniego. Będzie w nim taki mały bonus pod koniec. Gdzieś tu, albo tu, albo tu umieszczę informację, w którym miejscu zaczyna się ten bonus, żeby po prostu osoby, które już te recenzje widziały i nie mają ochoty jej oglądać drugi raz, mogły od razu przejść do tego, czego nie widziały. Zatem zaczynamy recenzję. Tak wygląda korektor z Bourjois. Ja go mam od prawie roku i muszę Wam powiedzieć, że jest niesamowicie wydajny. Po praktycznie roku użytkowania tego korektora nie ma jeszcze takiej sytuacji, że muszę jakoś specjalnie tu wyciskać, gdzieś tam mocno potrząsać tym korektorem, żeby go zaaplikować, wyjąć z opakowania, wylać, no wiecie, o co chodzi. Ale mam takie wrażenie, już tak troszkę sądząc po ciężkości opakowania, że muszę się pomału rozglądać za jakimś następnym korektorem. To znaczy, ja ten korektor uwielbiam i myślę, że będę do niego wracać, ale już taka mam babska natura, no lubię nowe rzeczy i chciałabym jakieś jeszcze inne korektory popróbować, ale ten jest naprawdę, naprawdę świetny. Jeśli niczego interesującego na rynku nie znajdę, to myślę, że kupię następne opakowanie tego. Korektor Healthy Mix. Tu pisze nam producent, że doskonale koryguje oznaki zmęczenia, rozświetla nawilża, pobudza krążenie. Ma wyciągi z owoców, m.in. z maliny i moreli, brzoskwini. Czekaj, albo moreli, albo brzoskwini. W każdym razie bardzo, bardzo ładnie pachnie. Ja ten korektor kupiłam w Hebe, ale jest też dostępny w Rossmanie i w zasadzie w każdym innym miejscu, gdzie jest szafka Bourjois. I on do najtańszych nie należy, ponieważ on kosztuje 40 zł. To znaczy 39,99 albo 40,99. W każdym razie no, w stosunku do wydajności cena jest niezła, ale dosyć często teraz widzę, Bourjois ma promocje -20% na ich produkty, no albo te akcje Rossmana -40% na dany na wszystkie produkty do makijażu. W Hebe też są promocje -40% na przykład danego dnia na wybraną markę, także myślę, że warto poczekać. Mój numerek to jest, znaczy kolor ma numer 52 i jest opisany jako Medium Radiance, taka nazwa. I zastanawiam się nad kolorem 51, ale nawet osoby o bledszej cerze niż ja wybierały 52, zatem trzymajmy się tego 52. Jeśli chodzi o opakowanie, to ma ono swoje plusy i minusy. I zacznę od minusów. Po pierwsze, na podstawie koloru, który jest tu narysowany na opakowaniu, nie możemy określić koloru korektora wewnątrz. I niestety, przydałoby się chociaż na przykład, wiecie, tu w tym miejscu, no taki paseczek przezroczysty w tym opakowaniu, żebyśmy mogły chociaż mniej więcej móc określić, czy tego korektora zostało tyle, tyle, czy tyle. Bo teraz, wiecie, ja tak go używam,
używam i może się nagle okazać, że pomaluję jedno oko i na drugie nie będę miała co nałożyć. Mam nadzieję, że tak nie będzie. I dlatego, tak jak mówiłam, pomału się zaczynam rozglądać za czymś nowym, żeby tak na zapas w razie czego kupić, żeby właśnie nie mieć sytuacji, że będę wyglądać, jakbym miała jedno oko podbite. Jeśli chodzi właśnie o plusy opakowania, no to na pewno ten dzióbek. Bardzo wygodnie dozuje się korektor na rękę, ale możemy też bezpośrednio z tego dzióbka nałożyć korektor pod oko. No ja zwykle kładę go na ręku, ale jak ktoś lubi, bardzo proszę. Można nawet tak ładnie kropki postawić, czy tak już zrobić takie kreski, także bardzo fajne. I dosyć jest, przez to, że jest tutaj to plastikowe, to jest higieniczne, bo łatwo to utrzymywać w czystości. Jeszcze zapomniałam powiedzieć o pojemności. To jest 10 ml. Jeśli chodzi o dozowanie tego korektora przez ten właśnie dzióbek, to dozowanie zależy od tego, jak mocno naciśniemy na tubkę. Bo jeśli zrobimy to bardzo delikatnie, możemy wyjąć bardzo małą ilość tego korektora. Jeśli natomiast wyciśniemy dużo, no to tego korektora będzie sporo. No i wiadomo, nie kładziemy go wtedy do końca pod oczy, żeby taką warstwę centymetrową mieć. Tylko po prostu kładziemy go na inne partie twarzy. Możemy tu rozświetlić kości policzkowe. Ja też kładę dodatkową jego tą warstwę korektora przy skrzydełkach nosa i przy brodzie. Jako bazowy korektor, to tak jak mówiłam w tym poprzednim filmiku, używam korektor zielony z Deli, nakładam podkład, ale jeżeli zostaje mi trochę tego korektora, to też go tu w tych miejscach nakładam i jak później kładę puder, to się ładnie wyrównuje. No ale jednak jest to korektor rozświetlający, głównie przeznaczony pod oczy. Jeśli chodzi o konsystencję, to jego konsystencję określiłabym jako nie to płynna, nie to stała. Wiecie, to jest takie coś pomiędzy, bo ona jest bardzo fajny jest ten korektor, ponieważ on się łatwo rozprowadza, on tak sunie pod naszym okiem. No z tym, że nie jest to tak, że na przykład jak nałożymy go na rękę i tą rękę przechylimy, to skapnie nam ten korektor. Nie, tak nie jest. On dobrze się utrzymuje na ręku, dobrze się rozprowadza, także jego konsystencja jest taka, no powiedziałem, półpłynna, ale naprawdę bardzo fajna. Jeśli chodzi o krycie, to ja bym określiła to krycie jako średnie. No w końcu wiecie, jak produkt ma rozświetlać, no to nie będzie jakoś super krył. Z tym, że no mnie jego takie średnie krycie satysfakcjonuje. Ja widzę u siebie cały czas cienie, ale nie spotkało mnie tak, żeby na przykład ktoś powiedział: ej, mogłabyś zacząć używać korektor, bo taki masz straszne sińce. Także naprawdę z tego korektora jestem bardzo zadowolona, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby ktoś tak powiedział. I ten korektor ma to do siebie, że on ma na początku tak się fajnie rozprowadza i ta warstwa taka jest troszeczkę jakby, wiecie, taka mokra. I on za chwilę zastyga. I ja mam wrażenie, że on się zmienia po prostu z tej swojej takiej, no powiedzmy, półpłynnej konsystencji w pudrową. I przez to, że on zmienia się w taką bardziej pudrową, to ja nie wiem, czy to widać na filmiku, ale ja między tu dolną powieką, a tą okolicą pod okiem mam tak jakby taki zawiniętą właśnie dolną powiekę. Mam taki lekki dołek. I w tym dołku uwielbia mi się zbierać korektor. I to każdy. Jakiego bym nie używała. Każdy. Czy z tej najwyższej półki, czy z tej najniższej. Po prostu w tym miejscu mi się korektor zawsze zbiera. Ale jest na to proste rozwiązanie. Biorę patyczek kosmetyczny, ściągam nadmiar tego korektora, który się zebrał, i już jest wszystko w porządku. Później na korektor nakładam cienką warstwę pudru, troszeczkę jej nadmiar strzepuję pędzlem,
I też czekam, jak trochę się tak zwiąże ten puder z korektorem i też właśnie z tych załamań ściągam nadmiar. I jak to zrobię, to już praktycznie przez cały dzień. Trzeba by było się tak bardzo blisko mi przyglądać, żeby widzieć, że tam troszeczkę się jeszcze zbierze w tych załamaniach, ale generalnie tego nie widać, a korektor utrzymuje się przez cały dzień. Naprawdę, jak potrafi mi zejść, wiecie, podkład z twarzy, czy na przykład róż z policzków, no bo zdarzają się takie rzeczy, a jeszcze ja czasami bezwiednie gdzieś tu się dotykam i pocieram twarz. A korektor, i nawet czasem mi się zdarza, wiecie, że o, coś tam mnie swędzi, tu się dotykam i dotykam to miejsce rękoma i po prostu ten korektor plus puder trzyma się cały dzień. I dlatego tak bardzo ten korektor lubię, bo on nie będzie taki, że wiecie, niby zakryje, a później będzie złaził i tak będzie widać cienie. A on właśnie ma średnie krycie, ale utrzymuje się cały dzień i przez to nie widać cieni. I teraz Was zapraszam na część bonusową, czyli prezentację tego, jak nakładam ten korektor, w jaki sposób tak pudrem, pokrywam go pudrem i jaki jest, możecie zobaczyć, jaki jest efekt po nałożeniu korektora i przed, jaka jest różnica między sińcami. Także miłego oglądania. I to tak jak mówiłam, bonus. Mam już na sobie nałożony podkład, teraz będę nakładać korektor. Starałam się tutaj pokazać Wam, jak nakładam ten korektor na rękę, ale nie jest tak łatwo tą rękę wykręcić. Konsystencja korektora jest taka, jak mówiłam, półpłynna. Teraz nakładam korektor palcem. No, po prostu najbardziej lubię w taki sposób nakładać korektor. Robię takie kropki pod oczami. Przepraszam za głupie miny, ale po prostu tak mam, że w czasie malowania się otwieram usta. I tak jak mówiłam, zrobiłam kropki i teraz wklepuję ten korektor. Szczególnie tutaj przy wewnętrznym kąciku oka, żeby zakryć wszelkie sińce i troszeczkę ten wewnętrzny kącik rozświetlić. I tak wygląda pokryte oko, a tak nie. I jest niefajnie. Teraz robię kropki na drugim oku i też wklepuję korektor. W taki sam sposób. Nie używam palca serdecznego, jakoś lepiej mi się tym środkowym palcem wklepuje korektor, ale to już każdemu pozostawiam wedle uznania nakładanie korektora. Teraz zostało, tak jak mówiłam w filmiku, zostało mi jeszcze trochę korektora, więc dodaję go tak troszkę niżej pod oczami, żeby dobrze stopił się z podkładem. I jeszcze dodatkowo tę okolicę oka rozświetlił. A resztkę korektora, która została, nakładam, tak jak mówiłam, na skrzydełka nosa i na brodę. Moim zdaniem takie nałożenie korektora też na te miejsca ładnie je rozświetla i właśnie fajnie współgra z podkładem i tym zielonym korektorem z Deli. Teraz wykorzystałam już cały korektor i na ten korektor będę nakładała mój puder. Puder Affiniton z Maybelline. Ja mam odcień Golden Beige, to jest chyba 24 numer. I ja ten puder nakładam palcem, tym samym, którym aplikowałam korektor. I bardzo taką cieniutką warstwę nakładam pudru pod jedno oko, później pod drugie. I żeby nadmiar tego pudru ściągnąć, biorę pędzel, które zwykle używam do pudru,
omijam te okolice, ściągając nadmiar pudru. Teraz będę pudrować całą twarz. I wiecie, ja w czasie pudrowania twarzy też troszeczkę przejeżdżam te okolice pod oczami, ale tak bardzo się na niej nie skupiam, ponieważ korektor już jest dobrze utrwalony przez puder, który położyłam wcześniej. I tak jak mówiłam też w filmiku, no troszeczkę mi się pod tymi oczami korektor zbiera, dlatego biorę bacik kosmetyczny i to miejsce pod oczami przecieram. Staram się to robić delikatnie, żeby nie podrażnić oczu. I tak wygląda efekt końcowy. I to by było na tyle. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli filmik Wam się podobał, kciuk w górę. Oczywiście komentujcie, piszcie, subskrybujcie, oglądajcie mnie i co najważniejsze, czekajcie z niecierpliwością na następny filmik.